Serdecznie Państwu witam, jestem przy ulu numer 3 ul po jesiennej reinwazji, gdzie wskutek tego z tej rodziny zostały tylko fragmenty i była groźba, że w tym sezonie tą rodzinę skończą różne chorobotwórcze patogeny, ale obawy się nie ziściły. Rodzina się raczej dobrze ma. Ten korpus półnadstawkowy 15, który zdjąłem, jest pusta. Zobaczymy, co tu jest. Tu też jest pusto, niestety. Mimo, że dostały bardzo rzadkiego syropu. Po 1,5 kg. Wszystko zjadły. Ja pitole. Masakra. No i teraz jeszcze trzeba będzie zobaczyć gnieździe. No tu troszkę jest, niewiele. Wiadomo, że by dał 5 kg, to by było, a nie 1,5 kg. Czyżby jutro trzeba było nową porcję dawać? To była przerwa z 1,5 tygodnia. Ja, proszę Państwa, przeglądam te rodziny krytyczne. I teraz zobaczymy, jak w gnieździe. Gniazdo. Gniazdo jest wyznacznikiem głodu w rodzinie. Jaki ten głód jest? Czy jest czerw, czy nie ma? Co tak dziwnie bierze ta kamera? Nie rozumiem. Tu. Muszę ją z drugiej strony ustawić. Ula. Może będzie to lepiej wyglądało. Co tu mi zasłania? No nie wiem, coś tu zasłania nie tak jak trzeba. I teraz zobaczymy, co tu w gnieździe. Ile czerwiu? Czy ma czerw, czy nie ma? To będzie wyznacznikiem głodu. Czerw powinien być. Potem 1,5 kg cukru dostały, a mimo to widzicie, ostatnio, bo wcześniej też dostawały, tu powinien być zapas, a jest pusto, są młode, zdrowe pszczoły, o, tu mają wianeczek, widzą Państwo, u góry jest wianeczek. A czy tylko na jednej ramce, czy na więcej ramkach? To trzeba dobrze w takich padowych rodzinach przypatrzyć, żeby być zorientowanym. A tu nie ma nic. Dużo młodej pszczoły. W każdej komórce czerw. No takiego głodu to ja nie pamiętam. I nie zaglądnij sobie, chłopie, do rodzin. Tak pięknie wszystko zaczerwione, ale jak nie będzie jedzenia, to będzie zjedzone. Żadnych patogenów w komórkach nie da się zauważyć. Okropny rok. Okropny rok. Okropny rok. Tu jest matka. Chyba ją widzicie. Jaka olbrzymia i stara. I tu jest czerw.
bardzo pięknie wygląda i bardzo ładnie wyglądają pszczółki. Młode, zdrowe. Nie są zdeformowane jakimiś wirusami lub zubożałe przez żerowanie na nich warozy. Jakaś tam, no wiadomo, nie pada, pszczoły są w polu. No zapasy są dosłownie zerowe. No i na takich zapasach ta rodzina funkcjonuje. No i proszę popatrzeć, piękna młoda pszczoła, mimo że jesienią ta rodzina wszystkie syfy z całej okolicy zebrała. Dlaczego mówię syfy? No bo mocna, silna rodzina się nie da rabować. Pszczoły rabują tylko słabe rodziny. Patologiczne. No nie lubię gniazd rozbierać, no ale niestety zawartość gniazda świadczy o kondycji rodziny. No jest pyłek. Tu jest pyłek. No do tej pory jest 3, 6 na 7 ramkach czerwiu, na tym 7 mniej, bo jest już pyłek. Zobaczymy dalej. Jak to się przedstawia. I tu dalej wszystko zajajczone. Pszczoły robią miseczki matecznikowe. No i piękne młode pszczoły chodzą. Pszczoły robią miseczki matecznikowe. To by znaczyło, że tu się może szykować wymiana matki. No i dojdzie do takiej sytuacji prawdopodobnie, że będzie czerwiło dwie matki. Pszczoły sobie mogą na to pozwolić. No to jest zajajczone i jest pyłek. Jest pyłek i jest zajajczone. No pyłek mają. Wodę. Do tego i robota idzie. Także może te pszczoły się bardziej posługują pyłkiem. No gromadzą pyłek. Gromadzą. I z tego powodu prawdopodobnie z głodu nie padają, bo odżywiają się pyłkiem. No mimo, że korpusy miodnie są puste i dół też można powiedzieć, że pusty, ale jest pyłek i to trzyma te rodziny. No noszą, o już widzę, że jest pyłek z nawłoci. No i raczej ta rodzina może dotrwać. Drodzy Państwo, tu jest tak jak podobnie jak czerniawka spadziowa na tej pszczole, jakby się zaczęła rozwijać. I kolejna miseczka matecznikowa w środku plastra, mimo że matka jest. No to widzicie, jak to wszystko wygląda. No, czy ta rodzina słaba, czy silna? No nie jest tak źle, drodzy Państwo, bo jest tak źle, bo jest taka sprawa, że jest dużo pszczół w polu. Jest dużo pszczół w polu. No nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej. No i tak to wygląda, proszę Państwa, w tym ulu numer 3. No jest good i tyle. No i raczej będę czekał. Może się coś poprawi. Będę nic dawał, nie mam czasu i cukru. Serdecznie się z Państwem żegnam tym ujęciem.